Kataloński artysta, ekscentryk, ale też projektant biżuterii i odzieży dla Coco Chanel. Postać niewątpliwie nietuzinkowa, zarówno w życiu, jak i twórczości. W Galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury już w najbliższy piątek wernisaż wystawy Grafik światowej sławy surrealisty. Są to grafiki, litografie, grafiki wykonane w technice w klasłodruku, ulubiona jego technika akwaforta, staloryt, drzeworyt. Także jest to spektrum jakby możliwości, znakomitych możliwości artysty. Wśród 60 prezentowanych prac wiele sygnowanych jest jego własnoręcznym podpisem. Znajdziemy tutaj ilustracje do dzieł literackich Szekspira, Cervantesa, Dantego Alighieri czy Hemingwaya. Niezwykłe wrażenie robią zaprojektowane przez mistrza karty tarota czy karty do pokera. Dali w swej twórczej pasji sięgał do wielu tematów i wielu technik. Znajdą się również erotyki, no i taki bardzo charakterystyczny dla Dalego świat gumowych postaci, że tak powiem, czyli takich bardzo miękkich, bardzo takich wiotkich. Perełką są niezwykle pracochłonne akwaforty, jego surrealistyczne, ceramiczne kafle. Wystawa pochodząca ze zbiorów Dariusza Matyjasa to świat nierealnych postaci, zdarzeń. Warto zanurzyć się w plastyczne wizje ekscentrycznego malarza, fascynujące zarówno wytrawnych znawców surrealizmu, jak i przeciętnych ludzi. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na wernisaż wystawy Grafiki Salwadora Dali. Artysty powszechnie znanego, uwielbianego przez niektórych surrealisty, znakomitego surrealisty o światowej renomie. W Galerii Patio już od 18 stycznia będzie można obejrzeć wystawę Grafiki tego znakomitego artysty. To wystawa do obowiązkowego obejrzenia. Dostępna będzie do 3 marca. Patronat nad ekspozycją sprawuje Telewizja Suwałki.